romans będzie, proszę Państwa, i uniwersytet, nie wiadomo jeszcze, jakiego wieku. O Jezus. Zapraszam już dziś o godzinie. Zapraszaj, zapraszaj. Zapraszaj, zapraszaj. Autopromocja. Tu Polskie Radio 24, zbliża się 16. Czas na informacje dnia. Zeznania byłego komendanta miejskiego policji przed komisją śledczą do sprawy Amber Gold. Świadek twierdzi, że o nieprawidłowościach w spółce dowiedział się z mediów. Nowa siedziba Frontexu w Warszawie to dobra perspektywa dla bezpieczeństwa Europy, mówi premier Beata Szydło. Prezydent Andrzej Duda promuje w Grecji polski biznes, a teraz odbyło się wspólne forum biznesowe. Adrian Macalińska-Czaniecka, zapraszam. Przed Sejmową Komisją Śledczą do sprawy Amber Gold zeznawał były komendant miejski policji w Gdańsku Zbigniew Pakuła. Świadek pełnił funkcję komendanta gdańskiej policji w latach 2010-2016. Jak ta baba tego Pakułę lekceważyła też z drugiej strony, bo spółki dowiedział się dopiero, gdy nagłośnił ją media. Czy wtedy, kiedy był pan komendantem, miał pan kontakt z postępowaniem prowadzonym? A wiedział pan o tym, że Komenda Miejska Policji prowadzi takie postępowanie? Na tamtym etapie nie. A na którym etapie powziął pan wiedzę? Jak się sprawa zrobiła głośna. Znaczy kiedy? Nie pamiętam dokładnie. Spółka Amber Gold miała inwestować pieniądze klientów w złoto i inne kruszce, oferując oprocentowanie wyższe od lokat bankowych. W 2011 roku przejęła 3 linie lotnicze i na ich podstawie stworzyła przewoźnika OLT Express. Firma założona przez Marcina P. okazała się jednak prawidłową finansową. W sierpniu 2012 roku ogłosiła upadłość. Oszukała niemal 19 tysięcy klientów na kwotę ponad 850 milionów złotych. Dzisiejszy dzień daje dobrą perspektywę dla bezpieczeństwa Europy, powiedziała premier Beata Szydło podczas uroczystości podpisania umowy o siedzibie agencji Frontex w Warszawie. Szefowa rządu podkreśliła znaczenie osób, które są zaangażowane w ochronę granic zewnętrznych Europy. Dla Polski, dla polskiego rządu to jest dzisiaj bardzo ważny dzień, ponieważ tutaj w Warszawie inaugurujemy już oficjalnie pracę jednej z największych agencji unijnych. Agencji, która ma szczególne znaczenie dla nas wszystkich, dla całej Europy i też dla przyszłości Europy. Bo to jest ta agencja, która zajmuje się bezpieczeństwem Europejczyków, bezpieczeństwem Europy. I to jest ta agencja, której rola jest nie do przecenienia. Frontex to Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na zewnętrznych granicach państw członkowskich Unii Europejskiej. Odpowiada między innymi za ochronę tych granic. Polska i Grecja chcą zwiększyć współpracę handlową, mówił o tym polski prezydent i grecki minister w czasie wspólnego forum biznesowego w Atenach. Spotkanie jest częścią trwającej właśnie wizyty polskiego prezydenta w Grecji. W ciągu ostatnich 4 lat współpraca handlowa między Polską a Grecją wzrosła o 60%. Wartość wzajemnych obrotów w ubiegłym roku to 1 300 000 000 dolarów. Prezydent Andrzej Duda mówił w Atenach, że Polska liczy na jeszcze lepsze kontakty gospodarcze. 1 000 000 Polaków rocznie Grecję odwiedza. Oczywiście większość z nich zdecydowana przyjeżdża tutaj w czasie wakacji, po to, żeby wypocząć, po to, żeby zwiedzać, ale przyjeżdża też bardzo wielu ludzi, którzy na co dzień zajmują się biznesem. I sądzę, że powinniśmy zrobić wszystko, aby zachęcić ich do tego, by pomiędzy Polską a Grecją zacieśniały się także relacje gospodarcze. Grecki minister gospodarki i rozwoju mówił, że Ateny liczą na współpracę z polskimi firmami w przemyśle ciężkim, służbie zdrowia, sektorze energetycznym oraz przy budowie domków letniskowych. Minister liczy także na więcej polskich turystów. Grecja jest miejscem, które w ostatnich latach odwiedza rocznie 750 tysięcy Polaków. Oczekujemy, że przyjeżdżać do nas będzie jeszcze więcej Polaków. Jesteśmy w stanie zapewnić wysoki poziom infrastruktury i to w wielu różnych dziedzinach, także w szkolnictwie, służbie zdrowia, sportowej i w gastronomii. W czasie forum biznesowego w Atenach zostały podpisane umowy o współpracy między Polską Agencją Inwestycji i Handlu oraz jej greckim odpowiednikiem, a także między firmami energetycznymi. Pod koniec ubiegłego roku Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polski, a także Grecji podpisały protokół współpracy w różnych dziedzinach.
Himalajczycy intensywnie trenują przed zimową wyprawą na K2. Stawka jest wysoka. To ostatni niezdobyty o tej porze roku 8-tysięcznik. Do wyprawy szykuje się także wykładowca z Politechniki Warszawskiej. Nie mogę tylko ci dać. Doktor inżynier Marcin Kaczkan, którego na jednym z treningów odwiedził reporter Polskiego Radia dla siebie Przemysław Lis. Jak ten trening dzisiaj wyglądał? Plecak, schody, obciążenie? Ziemię trochę dłużej. Się robił interwały. Plecak 12 kilo, 4 minuty na szybkim tempie po schodach, tak na poziomie 10-12, żeby dojść do 0,9 tętna maksymalnego i później 2 minuty spokojnie. I tak 600 powtarza się jedna za drugą. Znaczy 36 minut non-stop na schodach. Na pewno nie zaszkodzi. Wyprawa zimowa na K2 ruszy do Pakistanu na przełomie roku. Czas na prognozę pogody. Do końca dnia pochmurno, tylko na wschodzie i wschodnim Pomorzu, gdzie niegdzie rozpogodzenia. Miejscami płaszcza na Śląsku i w Małopolsce słaby deszcz i deszcz ze śniegiem. Na termometrach od 2 stopni na wschodzie do 5 na zachodzie. Wiatr przeważnie słaby, wysoko w górach silny, w porywach do 80 km na godzinę. Ale 33 Jana Pawła, tak? Polskie Radio 24. Słowem wszystko. To przecież jak nie dojeżdżasz do Centralnego, masz po prawej stronie 105. On jedzie ulicą Grzybowską i tam masz, zdaje się, że jest Grzybowska albo już jakieś przedłużenie. I masz po prawej 105. Nie musisz do Centralnego jechać. Rozpoczynamy. Jaki też pomysł? Jak będziesz w Szczecinie Femina, to wysiadasz na następnym przystanku, zdaje się, i idziesz w prawo, tam jedziesz do środowiska odpowiada. Jak masz Femina, to nie wysiadasz, tylko na następnym wysiadasz. I masz tam Grzybowską, zdaje się, i tam po prawej jest to 5. Tak jak poprzednio. 100%. No, jak jesteś na kinie Femina, 33 jedziesz z Arkadii. I jeszcze informacja. To na następnym za Femina. Jeżeli zaś chodzi o hardwestery, one już dzisiaj nie pytaj dokładnie, na następnym albo jeszcze. To będzie przed Centralnym. Platforma Obywatelska chce komisji śledczej. Po raz pierwszy minister konstytucyjny kraju Unii Europejskiej postanawia nie przestrzegać orzeczeń Trybunału Unii Europejskiej. Zdecydowaliśmy się na kolejny krok, na złożenie uchwały w sprawie powołania komisji śledczej. Na razie jedna komisja śledcza już jest i dziś znów pracuje w sprawie Amber Gold. Niejawne i jawne posiedzenia, przesłuchiwani są byli i obecni policjanci z Gdańska. Miał pan kontakt z postępowaniem prowadzonym? Nie. A wiedział pan o tym, że Komenda Miejska Policji prowadzi takie postępowanie? Na tamtym etapie nie. A na którym etapie powziął pan wiedzę? Jak się sprawa zrobiła głośna. Znaczy kiedy? Nie pamiętam dokładnie. Co jeszcze powiedział były komendant miejskiej policji w Gdańsku? Szczegóły po 16.30. Szef SKW odpowiada prezydentowi i jego ministrom na antenie Polskiego Radia 24. Panowie ministrowie muszą sobie odpowiedzieć, czy chcą stać we wspólnym froncie razem z Platformą Obywatelską przeciwko nawet nie tyle służbie kontrwywiadu wojskowego, ale przeciwko szefowi tej służby. Chodzi o postępowanie w sprawie generała Jarosława Krajewskiego, a całą historię przypomnimy jeszcze przed 17. A po 17 debata dnia naszych gości zapytamy o działania Unii Europejskiej wobec Polski i zapytamy, z czego to może wynikać. Czy może z tego, że nie mamy dobrej narracji za granicą, jak mówił poranny gość Polskiego Radia profesor Andrzej Zybertowicz. Dopóki pokornie biegliśmy w stadzie, byliśmy w tak zwanym głównym nurcie Unii, nie mieliśmy problemu ochrony naszej reputacji międzynarodowej. Odłączyliśmy się od stada, nie przygotowując się w pełni do faktu, że idziemy z inną misją. Zapytamy także o wybory szefa Nowoczesnej. Nową twarzą partii chce być nie tylko Piotr Misiło, ale także Katarzyna Lubnauer. Rywalizacja jest ożywcza dla wszystkich instytucji, również dla partii politycznych. Ja zawsze mówię, że jestem patriotką Nowoczesnej. Codziennie trzeba liczyć się ze wszystkim, natomiast ja jestem spokojny, wynik. A w debacie komentować będą Edyta Hołdyńska z telewizji w Polsce.pl i Dariusz Grzęciński z dziennika Fakt. Po 18 o nowej siedzibie Frontexu, czyli Europejskiej Agencji Straży Granicznej, która będzie mieścić się w Warszawie. Dla Polski, dla polskiego rządu to jest dzisiaj bardzo ważny dzień, bo to jest ta agencja, która zajmuje się bezpieczeństwem Europejczyków. Powiemy także o sięganiu gwiazd. Coraz więcej firm inwestuje w branżę kosmiczną. Polska walczy o swój kawałek kosmosu już od 5 lat, a wicepremier obiecuje więcej.
więcej pieniędzy. Żeby nasz przemysł w szeroko rozumianym zakresie i usługi, oczywiście nasza gospodarka, żeby była nasycona tym pierwiastkiem kosmicznym w sensie idealistycznym i w sensie praktycznym. Toksyczny smog. Już się wiadomo, że truje nie tylko na powietrzu, ale i w naszych domach. Okazuje się, że pyły są takie same, tylko stężenie o połowę mniejsze. Wewnątrz jest lepiej niż na zewnątrz, natomiast to nie oznacza, że jest dobrze i że chroniąc się w domu, tak naprawdę możemy sobie zagwarantować czyste powietrze. Aktor Tom Hanks czeka na polskiego malucha. Na razie Fiat 126P zbiera pieniądze dla szpitala w Bielsku-Białej, ale po niedzieli leci do Los Angeles. Dreamliner jest tak po jednym samolotem, że spokojnie zmieścimy z bagażem pasażerskim 7 takich egzemplarzy. Tutaj zabieramy tylko jeden. I jeszcze przypomnienie, bo dziś Międzynarodowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień. Tak jak możemy podać dalej kopniaka, tak samo możemy podać uśmiech. To co najważniejsze, chcesz zmieniać, zacznij od siebie. Zamiast kopać, podajmy więcej dłoń albo uśmiechnijmy się, a po południu na pewno będziemy o tym pamiętać do samego końca. Zapraszamy, jak zwykle, do 19. W Polskim Radiu 24. A na początek temat Puszczy Białowieskiej. Minister środowiska Jan Szyszko zapewnia, że działania w sprawie puszczy są w pełni zgodne z prawem, no i zapowiada udział w kolejnych rozprawach Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu. Ten zażądał wstrzymania wycinki drzew do czasu wyroku ostatecznego, który ma zapaść na początku grudnia. Tymczasem Nowoczesna domaga się dymisji ministra środowiska, a Platforma Obywatelska już dziś ogłosiła, że już jutro złoży w Sejmie wniosek o powołanie komisji śledczej, która ma wyjaśnić działania resortu w sprawie Puszczy Białowieskiej. Informacje w tej sprawie zebrał nasz reporter Michał Walczyk. Minister środowiska Jan Szyszko wczoraj otrzymał od Komisji Europejskiej pismo z zaleceniami tymczasowych działań na terenie Puszczy Białowieskiej. Wśród nich wymienia się wstrzymanie wycinki drzew do czasu ostatecznego wyjaśnienia sprawy. 100-tysięczne kary nałożone będą tylko wówczas, gdy wskazania nie zostaną wypełnione. W 100% będziemy spełniali sugestie zawarte w tym wniosku tymczasowym. Zapowiada Jan Szyszko i dodaje. Nie grożą nam żadne kary. I to jest wyraźnie zapisane we wniosku tymczasowym, który wczoraj już otrzymałem. W połowie grudnia główna rozprawa Komisji Europejskiej przeciwko Polsce, na której swoją obecność zapowiadają przedstawiciele Ministerstwa Środowiska. Do tego czasu Polska musi poinformować Brukselę o podjętych działaniach w sprawie puszczy. Dłużej nie chce czekać Platforma Obywatelska i zapowiada powołanie komisji śledczej. Tłumaczy poseł Stanisław Dąbrowski. Zdecydowaliśmy się na złożenie uchwały w sprawie powołania komisji śledczej do zbadania działań prowadzonych i zlecanych przez ministra środowiska i podmioty nadzorowane przez ministra środowiska w sprawie Puszczy Białowieskiej. Wniosek o powołanie komisji śledczej zostanie złożony na tym posiedzeniu Sejmu. Nowoczesna idzie jeszcze dalej i żąda dymisji ministra Jana Szyszki. Poseł Nowoczesnej Krzysztof Truskolaski. I mam nadzieję, że pan minister Szyszko zaprzestanie tej nielegalnej wycinki Puszczy Białowieskiej. Jak najszybciej ta nielegalna wycinka powinna się skończyć, a pan minister Szyszko powinien honorowo podać się do dymisji. Oba wnioski są polityczne, a nie merytoryczne, tłumaczy senator PiS Jan Maria Jackowski. I od początku widać intencje opozycji i części komentatorów, mediów i różnych środowisk, które krytykowały totalnie resort środowiska i widać wyraźnie, że to nie była krytyka merytoryczna. Tymczasem Polskie Stronnictwo Ludowe zarzuca ministrowi środowiska oraz polskiej dyplomacji mało skuteczne negocjacje w sprawie puszczy. Jak tłumaczy poseł PSL Paweł Bejda, na zintensyfikowanie tych działań Jan Szyszko ma jednak mało czasu. Ja nie wiem, czy zdąży pan minister Szyszko, bo mówi się coraz głośniej, że jednak jego dotknie ta rekonstrukcja rządu i największego szkodnika w rządzie polskim, pana ministra, po prostu pani premier Beata Szydło się pospędzie, zastępując go kim innym. Ostateczne rozstrzygnięcie kwestii działań w sprawie Puszczy Białowieskiej może potrwać około roku. To wystarczająco dużo czasu, aby podjąć działania informacyjne na temat korzyści finansowych ze sprzedaży uszkodzonego drzewostanu puszczy, tłumaczy poseł Kukiz15 Jarosław Sachajko. Ja mam nadzieję, że pan minister wykorzysta ten czas, bardzo dobrze go wykorzysta, żeby uzmysłowić skalę szkód, jakie będą w Polsce dla polskiej gospodarki, nie wycinając tego drzewa. Jak zapewnia szef Lasów Państwowych Konrad Tomaszewski, wycinka drzew została wstrzymana. Michał Walczyk, Polskie Radio 24. Wrócimy do tego tematu i po 16.30 w komentarzach i po 17.00 w debacie dnia. A pamiętając, że jest Dzień Życzliwości i Serdeczności, to życzliwie witamy naszego pierwszego gościa w popołudniu. Dzień dobry. Drugi już też jest, choć fizycznie go w studiu nie ma. A rozmowę poprowadzi Adrian Klarembach. Rozpoczynamy.
Rozmowa Polskiego Radia 24. Dzień dobry Państwu. Gdybym ja wiedział od samego rana, że to akurat dziś jest ten dzień życzliwości, byłbym jeszcze bardziej życzliwy. Wiceminister Sprawiedliwości Michał Woś w studiu w Warszawie. Dzień dobry Panie Ministrze. Dzień dobry Państwu. Ja życzliwie się witam w takim razie. I z serdeczności troszeczkę wymieniliśmy od razu. Zupełnie inaczej się ta rozmowa klei. Podobnie zresztą jak i Puszcza Białowieska. Czy ona ma wyglądać mniej więcej tak jak Lasy Bawarskie, czy nieco inaczej? No, temat Puszczy Białowieskiej jest bogatym tematem, szeroko omawianym, ale tutaj cała ta decyzja Trybunału Sprawiedliwości oczywiście jest szanowana, bo Polska zawsze wykonywała i wykonuje wyroki Trybunału Sprawiedliwości i będzie je wykonywała, ale tutaj trzeba powiedzieć, że Trybunał tym postanowieniem nie nałożył żadnych kar finansowych na Polskę. Polska ma 15 dni na ustosunkowanie się do podniesionych w tym Trybunale, w orzeczeniu Trybunału, w tym postanowieniu Trybunału argumentów i odniesie się w tym terminie. Mhm. Jakie będzie to odniesienie, już wiemy, czy nie? No to z przykrością, ale będę musiał odesłać do Ministerstwa Środowiska, bo tam jest pełna wiedza w tym zakresie, tam są eksperci. Pan minister Szyszko przekonuje nas, że rzeczywiście jest problem w Puszczy Białowieskiej z tą plagą kornika. Drukarza, no tak. Kornika, drukarza, dokładnie. Więc jestem przekonany, że no, gdzie mamy szukać lepszych ekspertów niż w Ministerstwie Środowiska i niż u przedstawicieli lasów państwowych i panu ministrowi lasom państwowym wszyscy ufamy. Zmieniając temat, wie pan, że nasza zbrojeniówka ma się całkiem nieźle? Słyszałem o już bliskim zakupie rakiet Patriot, o przeniesieniu części produkcji, niekoniecznie rakiet Patriot, ale innych elementów obrony, tak, innych sprzętów w ramach obrony. No między innymi te latające pociski zwane też dronami. I słynne 1000 sztuk tego już zakontraktowano. I świetnie, że to polski przemysł będzie te rzeczy wykonywał, że to polski przemysł dostarcza polskim siłom zbrojnym odpowiednich narzędzi, zapewniając bezpieczeństwo wszystkim Polakom. Więc trzeba tutaj patrzeć na to z zadowoleniem, tak, że polska armia się rozwija, że dzięki temu Polska jest bezpieczniejsza i Polacy mogą czuć się bezpiecznie. To od razu uprzedzam jakiekolwiek konotacje albo wręcz podejrzenia o konotacje. Nie mówiliśmy, kto będzie gościem telefonicznym, ani panu ministrowi, ani pan minister nie wie, że w studiu w Warszawie. Raz jeszcze przypomnę, wiceminister sprawiedliwości Michał Woś, a przy telefonie Błażej Wojnicz, prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Dzień dobry panie prezesie. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie prezesie, no, stało się coś, o czym mało kto wiedział, a jednak finalizujemy pewną część transakcji. Autocan, który był przeznaczony do likwidacji, a właściwie został zlikwidowany dość sprytnie, dość sprawnie i dość szybko, w tej chwili został reaktywowany do życia i będzie realizował kontrakty na użytek chociażby Niemiec. Halo? Słyszymy się? Tak, słyszymy, teraz słyszymy. Udało się dzisiaj podpisać umowę. Jest to jedna z wielu umów. Z kim? Na co? Dzień dobry panie redaktorze, raz jeszcze dzień dobry państwu. Właśnie tak, właśnie wracam z Rzeszowa, gdzie w dniu dzisiejszym udało się podpisać pierwszy od wielu lat historyczny kontrakt związany z eksportem polskich autobusów firmy Autosan do Niemiec. Zwracam w szczególności na to uwagę, że pamiętamy sytuację, która miała miejsce w tym roku, w połowie tego roku, gdzie w wyniku opóźnienia, czy zaniechanego, czy nie, to już wyjaśnienia są ze służby, pracownika nie została złożona oferta spółki w postępowaniu ogłoszone przez Wojskową Rejonową Bazę Logistyczną, gdzie spóźniono się ze złożeniem tej oferty o 20 minut, no i wtedy wszyscy wokół wierzyli, że to jest już koniec Autosana, że to jest koniec tego zakupu, tej inwestycji, która została zrealizowana przez Polską Grupę Zbrojeniową. No i tak się nie poddaliśmy, bo od samego początku wiedzieliśmy, że jest to dobra inwestycja. Zmieniliśmy trend, w chwili obecnej mamy już podpisanych zakontraktowanych ponad 100 autobusów, a w dniu dzisiejszym został podpisany kontrakt na dostawę pierwszych czterech autobusów, podkreślam, bo to jest ważne, do Niemiec, czyli na ten rynek, który jest rynkiem najbardziej wymagającym, na ten rynek, który stawia w największym stopniu na jakość, na doskonałość, na precyzję i właśnie na ten rynek dostarczamy pierwsze autobusy. Super, bardzo się cieszymy, czy takich kontraktów będzie więcej, czy tylko rynek niemiecki? No musimy od czegoś rozpocząć. Wiadomo, że przez lata, tak jak zresztą pan redaktor mówi, spółka była przeznaczona do likwidacji, do upadłości. Myśmy ją podnieśli z kolan. Na początku
powoli zdobywamy polski rynek, także jeżeli chodzi o dostawy dla wojska, tam już też został ostatnio wygrany przetarg do dostawy 28 osób. No i to jest pierwsza dostawa eksportowa. Są rozmowy prowadzone z innymi potencjalnymi nabywcami tych autobusów, no jednak nie chcę przesądzać, póki nie podpiszemy tych umów, póki nie dojdziemy do porozumienia, nie będziemy jeszcze o tym wszystkim mówić. No to nie pozostaje nam w takim razie nic innego, jak tylko gratulować i trzymać kciuki za to, żeby tych kontraktów było jak najwięcej. Błażej Wończyk, prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej, bardzo dziękuję za to połączenie telefoniczne, tę rozmowę i te informacje, bądź co bądź, ożywcze dla polskiej gospodarki. Dziś kolejny dzień, panie ministrze, posiedzenia Komisji do Spraw Amber Gold. Tak, i kolejny dzień tego, dowiedzieliśmy się, tak, tego, że nikt nic nie wiedział, nikt nic nie mógł i cała masa różnych błędów i zaniedbań. A może my to po prostu źle odbieramy. Witold Zębaczyński, członek Komisji do Spraw Amber Gold. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, kłaniam się. Źle odbieramy, źle do tego tematu podchodzimy, czy jednak dobrze, że nikt nic nie wie, nikt nic nie pamięta, może się coś dziś zmieni? Nic nie wiem, nie pamiętam, nie widziałem, z boku stałem, tak można parafrazować słowa poszczególnych funkcjonariuszy i niezależnie czy zeznają w trybie jawnym, czy w trybie utajnionym, porażająca jest ta kompletna bezczynność Komendy Miejskiej również Wojewódzkiej Policji w sprawie Amber Gold. To na ich podwórku rozwijała się ta piramida, a nikt nie zwrócił uwagi na potencjalne niebezpieczeństwo, jakie stanowi dla oszczędności Polaków. Dzisiejsze zeznania komendanta to jednak wskazują na to, że przydzielenie tej sprawy do prowadzenia policjantów poległym strażom było kompletnym błędem zarządzania rozdziałem spraw. Panie pośle, czego możemy spodziewać się dalej? Znaczy inaczej, jak ta akcja się rozwinie? Powiem tak, w tej chwili świadek rodzi kolejnego świadka i w wypadku przesłuchiwania funkcjonariuszy służb to może się wydłużać. Będę dążył do tego, żeby wszędzie tam, gdzie to jest możliwe, zachować tajemnicę co do wizerunku personaliów tych świadków, natomiast odtajnić stenogramy z przesłuchań, po to, żeby opinia publiczna miała świadomość, w jaki sposób wtedy było zarządzane państwo, w jaki sposób służby pracowały w obliczu niebezpieczeństwa piramidy. Panie pośle, zanim wrócę już do rozmowy takiej stricte merytorycznej związanej z wymiarem sprawiedliwości, to muszę pana o to zapytać, bo powiem szczerze, ciekawość aż mnie zżyna. Cóż takiego się stało, że Paweł Podłowski i pani poseł Kasiuk Pichowicz zrezygnowali z kandydowania i ubiegania się o fotel szefa Nowoczesnej na rzecz Katarzyny Lubnauer? Ja myślę, że wybory na nowego przewodniczącego Nowoczesnej jest to święto demokracji. Nowoczesna jest formacją, która nie tylko mówi o demokracji, ale również ją stosuje. Realny wybór czyni te wybory, wewnętrzne wybory po prostu bardziej poważnymi, podnosi ich rangę i wszystko oczywiście w rękach delegatów. Ale chciał pan poseł powiedzieć, że to, że było 5 kandydatów, to świadczyło o tym, że zabrakło powagi? Nie sądzę. Nie, ja mówię o tym właśnie, że to dodaje powagi i same wyborów. Wtedy by to troszeczkę mogło oglądać. Proszę zobaczyć, jak działają nasi konkurenci. Platforma czy PiS, tam nie ma w ogóle mowy o jakiejś dyskusji. A tam jest wyznaczony jeden świetlisty szlak, to nie podąża, ten odpada. My w dalszym ciągu tak ma być zawsze w Nowoczesnej. Będziemy dyskutować, w jaki sposób, jakimi narzędziami realizować nasz program. Panie pośle, nie będę pana namawiał do tego, żeby łamać zasad demokracji. Nie zapytam, na kogo pan zagłosuje, a według pana kto? Głosowanie będzie tajne. Bo wszystko w rękach delegatów, prawie 400 delegatów. A według pana, panie pośle, kto? Tajne. Oczywiście zawsze przewagę ma ten, kto piastuje daną funkcję obecnie. Natomiast konkurencja jest zdrowym objawem funkcjonowania partii politycznych. Poczekajmy do tej soboty, będziemy to komentować już po wyborach. Witold Zembaczyński, bardzo dziękuję. Miłego południa. Panie ministrze, a przed nami sejmowa batalia o reformę wymiaru sprawiedliwości. No tak, i tam nie będzie tylu generałów, nie będzie także jedna piąta klubu desertowała na przewodniczącego partii. Tak, no, to pokazuje jakiś brak powagi partii Nowoczesna. Natomiast ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym, które znalazły się w jutrzejszym porządku obrad, przedłożone przez pana prezydenta, w której wiele rozwiązań jest powielanych z tych ustaw, które już były wcześniej przyjęte przez Sejm w lipcu. No i jest jeszcze rola
nie odżałowanego tajemniczego mecenasa z Ministerstwa Sprawiedliwości. Pan, którego nikt za bardzo nie widział, nikt za bardzo nie kojarzy. Nawet programy telewizyjne się pojawiały na jego temat, a nie wiadomo za bardzo, jak się nazywa. Widziałem materiał telewizyjny, w którym była czarna postać. Zapewniam, że pan mecenas nie jest żadną czarną postacią, jest wybitnym prawnikiem. No jak wiadomo, adwokat, wolny zawód, może doradzać wielu instytucjom, wielu jednostkom. Akurat w tym przypadku współpracował razem z panem przewodniczącym Piotrowiczem, przewodniczącym Komisji Sprawiedliwości. Panie ministrze, według pana uda się osiągnąć kompromis i konsensus nad tymi ustawami? Jak wie pan, ja pytam o ten kompromis i konsensus nawet już nie parlamentarny, bo wiadomo, jak to głosowanie będzie rozłożone. Ja pytam o kompromis między parlamentem, większością Prawa i Sprawiedliwości, a Pałacem Prezydenckim. Właściwie porozumienie już zostało osiągnięte w tych kluczowych kwestiach. Po to pan prezydent przedłożył swoje propozycje i po to większość parlamentarna rozmawiała o tych propozycjach z panem prezydentem, żeby można było przyjąć wspólną konkluzję. A wiadomo, że jaka jest optymalna wizja, jaka była optymalna wizja rządu czy większości parlamentarnej, to wiemy, bo to było w tych przedłożeniach lipcowych, w tych ustawach lipcowych. Natomiast no, wszyscy chcemy dobrej zmiany w wymiarze sprawiedliwości, tak chcemy usprawnienia wymiaru sprawiedliwości, tego, żeby w końcu nastała tamta prawdziwa sprawiedliwość. Jestem przekonany, że dzięki tym ustawom, no oczywiście kompromis zawsze ma to do siebie, że obie strony są trochę zadowolone, czy trochę niezadowolone i trochę zadowolone z tego, co się udało osiągnąć, ale to jest ważne przedłużenie, ważne ustawy, zwłaszcza ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa i odejście, w końcu odejście od tego korporacjonizmu, bo Krajowa Rada Sądownictwa chociażby przy okazji ostatniej decyzji w sprawie asesorów przedostatnią decyzją zupełnie się skompromitowała, straciła twarz, można tak powiedzieć, a ostatnią decyzją próbowała dosyć nieudolnie tę twarz odzyskać, ale prawda jest taka, że na potrzeby sporu politycznego, sporu, który Krajowa Rada Sądownictwa od jakiegoś czasu prowadzi z rządem, postanowili poświęcić 265 świetnie wykształconych osób, na których państwo polskie ułożyło gigantyczne pieniądze, tylko po to, żeby no właśnie wziąć udział w tym sporze, tak? Bo tam nawet teraz 250 par osób zostanie dopuszczone. Bardzo tak powiedział. Formalnych nie było. Ustawodawca świadomy, tam to oczywiście Krajowa Rada Sądownictwa podnosi argumenty o braku, rzekomym braku zaświadczeń lekarskich. Poszanowanie prawa. Nie chciał zmuszać tych młodych osób, która każda jedna z tych osób już wystawiła takie zaświadczenie, to zmuszała swoją edukację i słyszałem o tym z doniesień medialnych, natomiast nie mam żadnego oficjalnego potwierdzenia tej informacji, więc sprawa wymaga wyjaśnienia. Na pewno nie jest dobrym, żeby różnego konstytucyjnego organu. Pytanie, w jakim trybie tam byli, co tam robili, o czym rozmawiali, bo myślę, że odprowadzenia odpowiedzi nie poznamy. Prowadzenie polityki zagranicznej są inne instytucje, pan wszystkim. Kiedy dojdzie do reformy wymiaru sprawiedliwości? Uda się to na tym posiedzeniu, czy będzie to rozłożone? Rozpoczynamy prace parlamentarne jutro. Jutro będzie pierwsze czytanie, najpewniej pierwsze czytanie projektów. I wszyscy chcemy doprowadzić do tego, żeby ta zasadnicza reforma ideologię gender potępi. Uwaga, promocja. Teraz w Eurobanku możesz wziąć tanią pożyczkę na oświadczenie, a gotówkę otrzymać nawet tego samego dnia. Przyjdź do naszej placówki i przekonaj się, jakie to proste. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania to tylko 9,81%. Promocja trwa do końca roku 2017 i dotyczy pożyczek od 500 do 4000 zł, od 3 do 36 lat. Udzielenie i możliwość otrzymania pożyczki na oświadczenie o dochodach zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, opłaty, prowizje i regulamin promocji pożyczka od ręki są na eurobank.pl. Mega okazje w Media Expert. Na przykład telewizor Sharp Smart TV Wi-Fi za jedyne 999 zł. Pralka Beko energooszczędna klasa A+ za jedyne 799 zł.
Klasyfikacji proszę wodziu. Wojna i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność glipowitą suplementem diety z naturalnej źródłem witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo glipowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Glipowita rozgrzewa. Jak smakuje? Pytaj o glipowite w swojej aptece. Zdrowit. Już teraz w Lidlu. Wybrane czekolady Finker. Tego samego smaku. Trzy w cenie dwóch. Na przykład czekolada z orzechami złoty 79 za opakowanie. Oraz pistacje bez soli 44% taniej. 9,99 za 250 gramów. Lidl. Co tydzień coś nowego. Jaki zen. Ja do drogerii muszę lecieć po zakupy. Wyluzuj, zamów online. Odbierzesz w drodze do domu, a teraz zen. Znajdź chwilę dla siebie. Złóż zamówienie na rozmach.pl lub w aplikacji Rozmach, a my przygotujemy je do odbioru w wybranej przez ciebie drogerii. Weź dziadu reklamy, weź. Czynności w śledztwie dotyczącym warszawskiego Marszu Niepodległości zostały powierzone stołecznej policji. Wczoraj prokuratura Warszawa-Śródmieście wszczęła śledztwo w sprawie propagowania ustroju totalitarnego lub nawoływania do nienawiści narodowej. Funkcjonariusze cały czas sprawdzają zebrany dotąd materiał z 11 listopada, mówi Sylwester Marczak z Komendy Stołecznej Policji. Cały czas jest on analizowany przez kilkudziesięciu policjantów codziennie. Mówimy tutaj o analizie m.in. policjantów Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego, ale także policjantów zajmujących się chociażby cyberprzestępczością, a zatem również te zasoby internetu, gdzie możemy znaleźć dużo informacji związanych z ewentualnymi naruszeniami przepisów. Obecnie stołeczna policja identyfikuje osoby na nagraniach. Analiza policjantów chociażby dzielnicowych, przekazanie informacji w ramach pomocy prawnej to innych jednostek, dlatego że mamy do czynienia z uczestnikami z całego kraju, stąd m.in. duża liczba policjantów będzie zaangażowana w kontekście weryfikacji, czy dane osoby, których twarze zostały zarejestrowane na nagraniach monitoringu, czy nagraniach policyjnych, czy poprzez inne ustalenia w postaci chociażby zdjęć, te wszystkie osoby, które dopuściły się łamania prawa, będą musiały liczyć się z konsekwencjami. Marsz Niepodległości odbył się 11 listopada w Warszawie. Jego hasło brzmiało "My chcemy Boga". W wydarzeniu według szacunków policji wzięło udział 60 tysięcy osób. Maszerujący oprócz biało-czerwonych opasek i flag oraz emblematów Polski Walczącej nieśli również transparenty. Według przekazów medialnych na niektórych pojawiły się hasła rasistowskie. Od przyszłego roku rolnicy będą składać wnioski o dopłaty bezpośrednie wyłącznie przez internet. Zakłada to nowelizacja ustawy o płatnościach w ramach wsparcia bezpośredniego. Prace nad zmianami trwają w resorcie rolnictwa. Wiceminister rolnictwa Ryszard Zarudzki tłumaczy, że wymóg elektronicznego składania wniosków o dopłaty podyktowany jest zaleceniami Komisji Europejskiej. Przypomina, że internetowo rolnicy mogli już wnioskować o dopłaty od kilku lat, ale nie cieszyło się to dotąd zbytnią popularnością. Musimy iść z postępem, tak jak cała Europa, i to też są wymagania Komisji Europejskiej, aby informatyzacja i cyfryzacja też już w pełnym wymiarze zeszła na obszary wiejskie. Wiceminister Zarudzki zauważa, że elektroniczne złożenie wniosków daje szereg korzyści. To chociażby gwarancja ich szybszej weryfikacji, czy możliwość załatwiania formalności bez wychodzenia z domu. Mniej obciążeń administracyjnych, mniej wezwań, bo nie wyślemy wniosku, jak nie aktualizujemy do stanu, który jest rzeczywisty. Z dopłat bezpośrednich korzysta dziś ponad 1 300 000 polskich rolników. W tym roku ponad 1 000 000 wniosków uzupełniano jeszcze ręcznie. Michał Fedusio, Polskie Radio. Właściciel przychodni stomatologicznej z Inowrocławia usłyszał zarzuty popełnienia ponad 7 tysięcy przestępstw. Krzysztof B. przez 8 lat miał wyłudzić od Narodowego Funduszu Zdrowia ponad 700 tysięcy złotych, mówi Agnieszka Adamska-Okońska z Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy. Przestępczy proceder polegał na tym, że pacjenci, którzy byli leczeni przez tego stomatologa prywatnie, byli następnie zgłaszani przez niego jako pacjenci objęci kontraktem zawartym z NFZ-em i na podstawie tej dokumentacji, tego zgłoszenia, podejrzany otrzymywał refundację za leczenie pacjenta z Narodowego Funduszu Zdrowia. Lekarz nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Grozi mu do 8 lat więzienia. Moskwa zapowiada wycofanie swoich wojsk z Syrii. Według agencji informacyjnej RBK operacja miałaby zostać przeprowadzona do końca roku. Na terenie Syryjskiej Republiki Arabskiej pozostanie jedynie część żołnierzy i sprzętu wojskowego. O końcu
końcu wspólnej syryjsko-rosyjskiej operacji wojskowej mówił w Soczi Władimir Putin w trakcie spotkań z dyktatorem Basharem al-Assadem i prezydentem Czech Miloszem Zemanem. Tego ostatniego poinformował również o tym, że syryjskie wojska rządowe przejęły kontrolę nad 98% kraju, a ogniska oporu dżihadystów państwa islamskiego szybko topnieją. Według rosyjskiego przywódcy wojna w Syrii dobiega końca, oddziały terrorystów zostały niemal ostatecznie rozgromione i nadchodzi czas politycznego uregulowania konfliktu. Tymczasem agencja informacyjna RBK, powołując się na źródła w rosyjskim MSZ i sztabie generalnym, twierdzi, że w ciągu kilku tygodni Moskwa zakończy operację lotniczą w Syrii i wycofa część żołnierzy oraz sprzętu wojskowego. Informatorzy RBK dodają, że rosyjska armia zostawi jedynie personel niezbędny do obsługi bazy lotniczej Chmeimim oraz portu w Tartusie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Rafał Bała, pora na wiadomości sportowe. Wielka Krokew otrzymała homologację Międzynarodowej Federacji Narciarskiej. Dokument upoważnia do organizacji zawodów najwyższej rangi na zakopiańskim obiekcie do 2022 roku. Podzielono na dwa etapy przebudowa skoczni imienia Stanisława Marusarza. Trwała 24 miesiące i kosztowała około 12 milionów złotych. Zmieniono m.in. rozmiar skoczni ze 134 na 140 metrów. Odpowiedzialny za modernizację Wielkiej Krokwi Grzegorz Kotowicz podkreśla, że zakończona dziś inwestycja miała wymiar nie tylko sportowy. Marka w ogóle Zakopanego i Polski, tak? Bo Puchar Świata Zakopanego to już chyba ma dosyć swoją markę na świecie, także tutaj no i to, co media zawsze pytają, to ja mogę powiedzieć, Puchar Świata jest nie tak złożony, także skocznia jest gotowa. A zatem Puchar Świata w Zakopanem odbędzie się w dniach 27-28 stycznia przyszłego roku. Napoli podejmie dziś Szachtar Donieck w meczu grupy E w piłkarskiej Ligi Mistrzów. Napolitańczycy muszą wygrać to spotkanie, aby przedłużyć nadzieję na awans do fazy pucharowej. O szczegółach Piotr Kowalczuk. Napoli jest w dobrej formie, a Lorenzo Insigne wręcz znakomity. W sobotę w wygranym meczu ligowym z Milanem 2-1 zagrał koncertowo i strzelił bramkę. Drugą dodał Piotr Zieliński, który być może dziś wybiegnie w pierwszym składzie. Trener Maurizio Sarri podkreśla jednak, że Napoli czeka bardzo trudna przeprawa. Jesteśmy w ciężkiej sytuacji. My musimy atakować, a Szachtar to drużyna niebezpieczna. Oni mają graczy świetnych w kontrataku. To będzie bardzo trudny mecz. Co więcej, Neapolitańczycy mają kłopoty kadrowe. Stoper Kalibali nie zagra z powodu kartek, a Gulam, siejący popłoch na prawym skrzydle rywali, doznał paskudnej kontuzji kolana i chyba w tym sezonie już nie zagra. Włoscy fachowcy są zgodni, że Szachtar to świetna technicznie i bardzo groźna drużyna. Jednak przeważa opinia, że Napoli stać na wygraną. Początek spotkania w Neapolu o 20:45, a w drugim meczu tej grupy Manchester City zagra z Feyenoordem Rotterdam. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Za 23:17. Popołudnie w Polskim Radiu 24. Na początek niejawne, potem jawne posiedzenie Sejmowej Komisji Śledczej do spraw afery Amber Gold. Na jednym i na drugim policjanci z Gdańska i byli i obecni policjanci, którzy no właśnie powiedzieli coś więcej o tym, dlaczego pojawiła się ta piramida finansowa i czy wiedzieli coś więcej o tej sprawie. Ewa Wasążnik w studiu, nasza reporterka. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Czy w takim razie policjanci z Gdańska ustalili, a właściwie wiedzieli, czym jest Amber Gold w roku 2009, 2010 czy 2011? Zbigniew Pokuła, były komendant miejski policji w Gdańsku, przyznał dzisiaj przed komisją śledczą w czasie tego jawnego posiedzenia, że dowiedział się o całej sprawie dopiero wtedy, kiedy o Amber Gold zaczęły pisać gazety, kiedy zaczęły o tym mówić media. Dość to zaskakujące, bo już w 2010 roku przecież Katarzyna Tomaszewska-Szyrajew, policjantka, która zeznawała w ogóle na początku posiedzeń komisji śledczej, mówiła o tym, że sprawą się zajmowała, że próbowała kontaktować się z prokuraturą rejonową Gdańsk-Wrzeszcz, że próbowała kontaktować się z prokurator Barbarą Kijanko, która była referentem tej sprawy. No znamy całe te, oczywiście znamy całe te perypetie jeszcze z przełomu 2009-2010 roku. No i dzisiaj Zbigniew Pakuła, który był zwierzchnikiem Katarzyny Tomaszewskiej-Szyrajew, przyznaje, że dopiero tak naprawdę w 2012 roku on się o całej sprawie dowiaduje. No, nie wystawia tym samym zbyt dobrego świadectwa funkcjonowania policji w Gdańsku, a podsumowała to świadectwo właśnie przewodnicząca komisji Małgorzata Wasserman.
To jest kalendarium działania policji. To jest obraz nędzy i rozpaczy. To jest opis z datami, jakie czynności policja wykonywała. I przez ten okres od stycznia 2011 do czerwca 2012 to jest opis, w zasadzie każdy punkt składa się z tego, że po raz kolejny prosimy Marcina P., żeby nam chciał coś przynieść, ale Marcin P. nie chce. No i czekamy dalej, ewentualnie prosimy prokuraturę, żeby przedłużyła postępowanie, bo dalej nic nie przyniósł, bo na przykład był w Wenecji na wakacjach. To jest to kalendarium przedstawione przez Małgorzatę Wasserman i nazwane przez nią zresztą kalendarium nic nie zrobienia, bo rzeczywiście z tych dokumentów, którymi dysponuje komisja, wynika, że policja wykazała się ogromną opieszałością, jeśli chodzi o badanie sprawy Amber Gold. Dzisiaj dopytywał o to również poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Krajewski. Czy świadek miał taką wiedzę na temat takich nieprawidłowości, jeśli chodzi o prowadzone czynności przez policję na zlecenie prokuratury rejonowej Gdańsk-Wrzeszcz? Panie pośle, postępowanie nadzoruje prokurator. Czyli pan nie był zainteresowany sprawą Amber Gold? Nawet jak już cała Polska mówiła o sprawie Amber Gold, to rozumiem, że świadek jako komendant Komendy Miejskiej Policji nie uzyskiwał wyjaśnień od podległych panu funkcjonariuszy. Panie pośle, jak wcześniej powiedziałem, nie wiedziałem na tym etapie o prowadzonym postępowaniu. Sprawę nadzoruje prokurator i policjant czy policjantka wykonuje czynności zgodnie z poleceniem prokuratora. Jest jego wykonawcą. Jak wyglądał bieżący nadzór naczelników przez pana wyznaczony nad poszczególnymi policjantami prowadzącymi dochodzenia? Sekcją dochodzenia, bo śledczą. Nadzór naczelnika nad podległymi pracownikami powinien wyglądać się w ten sposób, że powinien analizować prowadzenie i obciążenie oraz terminowość wykonywania czynności. A jeżeli ten naczelnik tego nie wykonuje, jak pan sobie zagwarantował sobie nadzór nad naczelnikami, którzy zarządzają poszczególnymi pionami? Nadzór, tak jak wcześniej powiedziałem, w zależności od tego, który to był wydział, sprawował komendant. A kto był komendantem? Proszę pana, to ja mam panu, jakby już kończąc te męki, powiem panu tak. Nic nie mogę, nic nie zrobiłem, nic nie jest wykonane. To postępowanie, to prowadzenie tego postępowania jest dramatyczne. Od momentu wpływu nie ma żadnej reakcji prokuratury, ale nie ma też żadnej inicjatywy po stronie policji. Obraz nędzy i rozpaczy. Bardzo wymowne podsumowanie pracy policji, rzeczywiście wzbudzające śmiech, to zresztą było słychać. Śmiech i nie tylko, jeszcze odnosząc się do tego pierwszego niejawnego dziś przesłuchania, tak, wiceprzewodniczący komisji śledczej. Jak u nas było włamanie, no to powiedział, że to nie było włamanie. Powiedział, że niewykluczone, że komisja złoży doniesienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez tego pierwszego przesłuchiwanego dzisiaj policjanta, który cały czas pracuje w Komendzie Miejskiej Policji w Gdańsku. Oczymy Ewa Wasążnik, bardzo dziękuję. To na razie tyle, jeśli chodzi o ustalenia Sejmowej Komisji Śledczej w sprawie afery Amber Gold. To Polskie Radio 24. Minęła 16:42. Popołudnie w Polskim Radiu 24. I wracamy do tematu Puszczy Białowieskiej, bo minister środowiska Jan Szyszko zapewnia, że Polska w 100% wykonuje prawo europejskie oraz postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie, no właśnie, Puszczy Białowieskiej i wycinki drzew. W ten sposób szef resortu skomentował decyzję Trybunału, który nakazał wstrzymanie wycinki i zagroził karą finansową 100 000 euro za każdy dzień złamania tego zakazu. Minister środowiska Jan Szyszko podkreślił, że wczorajsza decyzja Trybunału nie oznacza automatycznego nałożenia kar na Polskę za prowadzenie do tej pory działania w Puszczy Białowieskiej. Polska nie może być obciążana jakimikolwiek karami za działalność w przyszłości, która nie może mieć miejsca. Jednocześnie rzecznik resortu Aleksander Brzuska dodał, że w przypadku Puszczy nie można mówić o żadnej wycince drzew. W tej chwili możemy mówić o ratowaniu Puszczy, delikatnym wstrzymaniu procesu, który został wywołany przez człowieka. Profesor Szyszko powiedział, że wczoraj jego resort otrzymał od komisji pismo zawierające zalecenia do działań tymczasowych na terenie Puszczy. Dodał, że Polska zawsze wykonuje wszystko to, co jest zgodne z prawem Unii Europejskiej. Zarówno od momentu wprowadzenia sieci Natura 2000, jak i od momentu zaistniałego sporu z Komisją Europejską.
Tymczasem sędziowie Trybunału Sprawiedliwości zagrozili, że jeśli Polska nie zastosuje się do postanowienia, wtedy zostanie nałożona kara co najmniej 100 tysięcy euro dziennie. Polska ma 15 dni na poinformowanie Brukseli o swoich działaniach. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Znamy też odpowiedź sejmowej opozycji na działania Komisji Europejskiej, Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu i polskiego rządu, a dokładnie ministra środowiska. Nowoczesna domaga się dymisji Jana Szyszki, a Platforma Obywatelska zapowiedziała, że jutro na posiedzeniu Sejmu złoży wniosek o powołanie Komisji Śledczej, która miałaby sprawdzić m.in. działania szefa resortu środowiska w sprawie Puszczy Białowieskiej. A działania w Brukseli w sprawie właśnie wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej komentowali goście porannej debaty w Polskim Radiu 24, zwolennicy i przeciwnicy tej wycinki i działań szefa resortu. Jacek Liziniewicz z Gazety Polskiej Codziennie potwierdził, że w tej sprawie właściwie nic nowego nie wydarzyło się, a minister dalej zgodnie z prawem może wycinać te drzewa, które zagrażają bezpieczeństwu. No bo Lasy Państwowe utrzymują, że od momentu rozpoczęcia procesu właśnie wycinają tylko i wyłącznie z przyczyny bezpieczeństwa, tylko wzdłuż dróg, a przypomnę, mamy tam drogi wojewódzkie, drogi gminne. Mamy tam, mało tego, składnice broni i niewybuchu. Więc tych wariantów na bezpieczeństwo można ciąć jeszcze, podejrzewam, ze 2 lata. Tak? Ale właśnie moje pytanie, czy to jest sprawa polityczna? No, to jest oczywiście, ja mam wrażenie, że to się tak spina we wszystko w jedną całość, tak? Bo Donald Tusk publikuje swój tweet, na jego potwierdzenie pojawia się kilka argumentów, no i ten z Puszczą Białowieską to jest jeden z nich. No, obecnie w Europie można przegłosować wszystko, co się chce. Ale Mostolski z krytyki politycznej zaznaczał, że należy wsłuchać się w głos naukowców, nie tylko leśników, bo naukowcy protestują przeciwko wycince i nie postrzegają Puszczy Białowieskiej jako składu desek. W sprawie wycinek w Puszczy Białowieskiej wypowiedziała się Polska Akademia Nauk, więc jeśli krytykujemy relatywizm, to powinniśmy też słuchać głosu naukowców, którzy zajmują się badaniem ekosystemów leśnych, a nie tylko leśników, których punkt widzenia jest ważny, ale mają też pewną skłonność do tego, żeby traktować las jako wartość gospodarczą. Do tego zresztą ich zobowiązuje polskie prawo, a Puszcza Białowieska to jednak nie jest skład desek, tylko to jest nasze dobro narodowe. Żałuję, że nasz rząd tego nie widzi, że w obronie polskiego dobra narodowego musimy odwoływać się do instytucji europejskich, bo wydaje mi się, że te kwestie akurat powinny być oczywiste. Puszcza Białowieska, reforma sądów, marsz niepodległości. Unia Europejska uruchamia różne procedury badające praworządność w naszym kraju, a Parlament Europejski przyjmuje rezolucje, które krytykują polski rząd. Pytanie, dlaczego to robią? Czy chodzi o decyzje wyłącznie polityczne? Czy stajemy się zbyt silni podmiotowi? Czy może dlatego, że unijni przywódcy nie wiedzą, co chce zrobić polski rząd, jakie ma intencje i jaką motywację? Dopóki płynęliśmy z głównym nurtem, krytyki nie było, zaznaczył poranny gość radiowej jedynki, prezydencki doradca profesor Andrzej Zybertowicz. Jego zdaniem Polsce potrzebny jest mechanizm medialny chroniący nasze bezpieczeństwo w sferze mediów i masowego przekazu. Jak mówił, gdyby takie mechanizmy były i działały, bylibyśmy lepiej rozumiani, a wpis Donalda Tuska na Twitterze nie miałby wtedy większego znaczenia. MSZ nie jest ani przez rząd, ani przez budżet należycie dofinansowany, żeby tę misję pełnić, ani w ramach rządu ta jego misja nie jest doceniona. Gdy mówię o machinie narracyjnej, to mówię o posługiwaniu się wieloma instrumentami. Jeśli na przykład mamy Instytuty Kultury Polskiej, to nie jest tak, że one mają zajmować się umieszczaniem na swoich stronach komunikatów rządowych. One mają mieć takie środki, żeby zjednywać tych intelektualistów i przedstawicieli środowisk opiniotwórczych w różnych krajach, którzy sympatyzują z Polską i którzy mogą być naszymi ambasadorami. Machina narracyjna działa na wielu polach, na wielu płaszczyznach za pomocą wielu instrumentów, które jednak są gdzieś koordynowane. Bezpieczeństwo narracyjne Polski faktycznie się pogorszyło przez ostatnie 2 lata. Można powiedzieć, że w pewnych środowiskach reputacja Polski się pogorszyła, ale chodzi o to, żebyśmy zrozumieli, jaki mechanizm się za tym krył. Otóż dopóki pokornie biegliśmy w stadzie, dopóki byliśmy w tak zwanym głównym nurcie Unii, dopóki nie kontestowaliśmy wizji nowego ładu cywilizacyjnego, któremu ton nadawała Niemcy z Francją, nie mieliśmy problemu ochrony naszej reputacji międzynarodowej, bo po prostu będąc pokornymi wykonawcami pewnej wizji przemian gospodarczo-cywilizacyjnych, nie byliśmy poddawani atakowi. I co się teraz wydarzyło? Odłączyliśmy się od stada, nie przygotowując się w pełni do faktu, że idziemy
z inną misją. Przebudowujemy Polskę, ale zarazem wysyłamy komunikat do innych członków Unii Europejskiej. Nie tędy droga. Odłączyliśmy od stada, a nie uzbroiliśmy się w instrumenty pokazywania, że za naszym odłączeniem się od stada nie jest puste powtarzanie formuły o suwerenności. Zdaniem Andrzeja Zybertowicza machina narracyjna powinna funkcjonować na wielu płaszczyznach i wykorzystywać różne instrumenty. Z kolei polskie podmioty działające za granicą nie powinny ograniczać się do przekazywania czystych komunikatów rządowych, ale również docierać do przedstawicieli środowisk opiniotwórczych, którzy mogliby zostać ambasadorami Polski w innych krajach, mówił gość radiowej Jedynki. Wróćmy do tego tematu w debacie dnia, a teraz wracamy do tematu innej wypowiedzi porannego gościa. Po gościa Polskiego Radia 24 widzę. Wojskowego, ASKW odpowiada na naszej antenie prezydentowi i jego ministrom. Chodzi o postępowanie kontrolne wobec generała brygady Jarosława Kraszewskiego. To pracownik Biura Bezpieczeństwa Narodowego, który był pośrednikiem między prezydentem a ministrem obrony. Był, bo stracił dostęp do informacji niejawnych. Kilka dni temu, w czasie obchodów Święta Niepodległości, prezydent Andrzej Duda stwierdził w rozmowie z Przechodnim, że minister Antoni Macierewicz stosuje wobec jego ludzi ubeckie metody. Potem tak tłumaczył swoje słowa w wywiadzie z Telewizją Polską. Chodziło przede wszystkim o sprawę pana generała Kraszewskiego i odebrania mu de facto dostępu do informacji niejawnych. Pan generał jest jednym z moich bliskich współpracowników w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. No nie jest tajemnicą, nie będę ukrywał, że pan generał Kraszewski miał krytyczny stosunek do całego szeregu działań, jakie prowadził i prowadzi pan minister Antoni Macierewicz. I do tego, żeby mógł wykonywać swoje zadania, niezbędny jest dla niego dostęp do informacji niejawnych, który miał, zresztą był wielokrotnie weryfikowany przez służby wcześniej. Taką samą metodę wobec pana ministra Macierewicza w 2008 roku zastosowała Platforma Obywatelska. Również poprzez postępowanie kontrolne próbowała go pozbawić dostępu do informacji niejawnych. Proszę zapytać pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, proszę zapytać polityków Prawa i Sprawiedliwości, co wtedy sądziliśmy jako politycy Prawa i Sprawiedliwości na temat tej metody i tego działania, bo ja pamiętam, co o tym mówił pan prezydent Lech Kaczyński, dlatego że byłem wtedy jego ministrem. Tak mówił prezydent dla TVP Info. Pytany o to słowa minister obrony, przypomnijmy, stwierdził, że nie będzie dyskutował z prezydentem za pośrednictwem mediów. Wczoraj zapewnił, że traktuje prezydenta z najwyższym szacunkiem. Dzisiaj gościem Polskiego Radia 24 był szef SKW Piotr Bączek. Zapewniał, że postępowanie kontrolne wobec generała Kraszewskiego jest zgodne ze wszelkimi przepisami, a samo działanie nie jest niczym nadzwyczajnym. Komentował także działania i słowa ministra Andrzeja Dudy. Panowie ministrowie muszą sobie odpowiedzieć, czy są stać we wspólnym froncie razem z Platformą Obywatelską przeciwko nawet nie tyle służbie kontrwywiadu wojskowego, ale przeciwko szefowi tej służby, która to służba rozpoczęła pod koniec czerwca zgodnie ze wszelkimi przepisami postępowanie kontrolne. I to postępowanie nie jest niczym nadzwyczajnym. Ministrowie prezydenccy powinni być raczej wdzięczni, że służba kontrwywiadu dochowuje wszelkich starań, staranności, obiektywizmu w tym postępowaniu, a nie wywierać presję na funkcjonariuszy, na służbę, aby jak najszybciej dokończyć to postępowanie. Dodajemy, że generał Jarosław Kraszewski to dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Procedura kontrolna została wszczęta w jego sprawie w czerwcu i może potrwać cały rok. Na koniec tej części naszego popołudnia jeszcze informacje z Akademii Górniczo-Hutniczej i alarmu smogowego. To dlatego, że naukowcy ustalili, że smog truje nie tylko na świeżym powietrzu, kiedy biegamy i oddychamy powietrzem albo spacerujemy, ale truje także w domach. Z tych badań najnowszych wynika, że w domu nie schowamy się przed niebezpiecznymi dla zdrowia pyłami. A dlaczego? Z naukowcami rozmawiał Paweł Bawlica. Naukowcy z AGH zbadali 11 lokalizacji w Małopolsce, m.in. domów, mieszkań i budynków użyteczności publicznej w Krakowie, Skale czy Kościelisku. Mierzyli stężenie szkodliwych pyłów zawieszonych w pomieszczeniach i na zewnątrz. Okazało się, że średnio w domu zanieczyszczenie było o połowę mniejsze. Były też budynki użyteczności publicznej, na przykład właśnie szpital pulmonologiczny. No i tam zaobserwowaliśmy dość niski współczynnik redukcji, tylko 30%. Myślę, że główny wpływ na to mają rzeczywiście stare okna, więc tam rzeczywiście dużo tego pyłu zawieszonego może się przedostawać tą drogą. Jak tłumaczy dr Tomasz Bartyzel z Wydziału Fizyki i Informatyki stosowanej AGH, wyższe stężenia pyłów zawieszonych odnotowano nie tylko w budynkach z nieszczelnymi oknami, ale także w domach, gdzie mieszkańcy korzystali z kominków. I na przykład, kiedy używano wewnątrz pomieszczenia czy domu kominków, no to obserwowaliśmy stężenia dużo wyższe
niż normalnie, natomiast staraliśmy się tego typu przypadki, staraliśmy się po prostu wyeliminować przy wyliczaniu ostatecznych współczynników redukcji. Aby nie zwiększać zanieczyszczenia powietrza w domach, należy najpierw sprawdzić, jakie stężenia szkodliwych pyłów są na zewnątrz, radzi Anna Dworakowska z alarmu smogowego. Jeżeli mamy wysokie stężenia na zewnątrz, nie powinniśmy wietrzyć naszych mieszkań, nie powinniśmy otwierać okien. Natomiast tutaj należy uczulić osoby, które posiadają piece, no, żeby nie uległy też zaczadzeniu. Przy dużych epizodach zanieczyszczenia powietrza w zaleceniach na stronach internetowych centrów kryzysowych i Ministerstwa Środowiska czytamy, żeby w miarę możliwości pozostać w domach. Ale Anna Dworakowska z alarmu smogowego zaznacza, że w mieszkaniach w Krakowie i innych małopolskich miejscowościach stężenia są na tyle wysokie, że we Francji po odnotowaniu tak złego powietrza na zewnątrz wprowadzony byłby stan alarmowy. Wewnątrz jest lepiej niż na zewnątrz, natomiast to nie oznacza, że jest dobrze i że chroniąc się w domu tak naprawdę możemy sobie zagwarantować czyste powietrze. Niestety, jeżeli mamy wysokie stężenie na zewnątrz, to w domu ono będzie niższe, ale wciąż bardzo wysokie i przekraczające normy, które gwarantują nam oddychanie zdrowym powietrzem. Dlatego aktywiści ponowili apel do Ministerstwa Środowiska o zrównanie norm z pozostałymi krajami Unii Europejskiej. Poziom alarmowy dla pyłów PM10 w Polsce jest dwukrotnie wyższy niż na Słowacji, trzykrotnie niż na Węgrzech, a czterokrotnie wyższy niż w Czechach. A według Komisji Europejskiej w Polsce każdego roku z powodu zanieczyszczenia powietrza umiera przedwcześnie około 50 tysięcy osób. Z Krakowa o szczegółach Paweł Pawlica, to Polskie Radio 24. Za chwilę informacje o 17, a potem debata dnia. Reklama. Coraz zimniej, coraz ciemniej. Nareszcie rusza zimowa kumulacja ofert w Mercedes-Benz. Samochody osobowe z rocznika 2017 w najlepszych cenach. Najwięcej emocji w zimowej kumulacji. Sprawdź w salonach Mercedes-Benz. Kontynuując, chyba nie muszę tłumaczyć Państwu jako słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jak ważny jest magnez dla osób w starszym wieku. Ale pamiętajmy, magnez magnezowi nierówny. Ja polecam Państwu Neomag Cardio. Neomag Cardio dzięki zawartości potasu wpływa na utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi, a wyciąg z kłoku wspiera układ krążenia. A do tego suplement diety Neomag Cardio wytwarzany jest przez wiodącego producenta leków. Neomag to gwarancja dobrego wyboru. Neomag. Taki powinien być magnez. Aflofarm. Marian, co to jest? No, to okazja, to nie okazja przecież. Ale Marian, takie wielkie? No, mega co? Mega okazje w Media Expert. Na przykład telewizor Sharp, Smart TV, Wi-Fi. Za jedyne 999 zł. Laptop Lenovo, dotykowy ekran, Windows, procesor Intel. Za jedyne 799 zł. Zawsze, kiedy Jasia bolało gardło, trudno było go przekonać do pastylek czy tabletek. Ale ostatnio pani doktor poleciła nam Lizaki Naturcept Med Gardło. W pierwszej chwili pomyślałam, jak to? Lizaki na ból gardła? Ale pani doktor wytłumaczyła, że Lizaki Naturcept to wyrób medyczny. Zawierają naturalne wyciągi ziołowe, które powlekają błonę śluzową gardła, dzięki czemu szybko łagodzą ból i leczą podrażnienia. Teraz wiem, że Lizaki Naturcept to idealne rozwiązanie na gardło. Nie tylko leczą, ale też bardzo smakują dzieciom. Lizaki Naturcept pysznie smakują, gardło kurują. Prezenty dla córki? Tak, wysyłamy zabawki dla naszego wnuka. Jak zawsze Pocztą Polską. To takie wygodne. Nadaj na Poczcie Paczkę Plus, a potem w internecie widzę, gdzie jest i dostaję SMS, że już dotarła. I najważniejsze, za nadanie Paczki Plus mogę zapłacić kartą Mastercard albo Maestro zbliżeniowo. Paczka Plus to świetne rozwiązanie. To nowa usługa Poczty Polskiej. I to takie proste? Tak, taka właśnie jest Paczka Plus. Szybka i pełna korzyści. Paczka Plus. Wiele możliwości. Sprawdź wszystkie na www.poczta-polska.pl. Pani doktor, jak bumerang wraca temat kaszlu u dzieci? Czy rodzice potrafią go rozpoznać? Bywa, że rodzice mają problem z jego rozpoznaniem. Dlatego polecam wyrób medyczny Herbapex Junior. To takie proste? Tak, to sprawdzone rozwiązanie zarówno na kaszel suchy, jak i mokry. Skuteczność jest ważna dla rodziców, ale jak przekonać dzieci? Herbapex Junior nie tylko działa, ale i świetnie smakuje. To powinno wystarczyć. Herbapex Junior na kaszel suchy i mokry. Przedsiębiorca od 1 stycznia 2018 roku będziesz opłacał składki tylko jednym przelewem na własny rachunek w ZUS. Jeśli do końca roku nie otrzymasz listu, sprawdź numer rachunku na eskład.pl. Siwe włosy to nie koniec świata, ale przyznasz, że dodają lat. Spróbuj to zmienić. Kup w aptece szampon DX2 w srebrnej tubie. DX2 zawiera fitopigmenty, które stopniowo przywracają naturalny, ciemny kolor włosów. Zmień swój szampon na DX2 i sam zdecyduj, na ile lat wyglądasz. Ranking lubię, bo polskie.
akcja Polskiego Radia wspierająca polskich producentów i usługodawców. Już 22 listopada gala wręczenia nagród w kategoriach najlepszy polski produkt ekologiczny, najlepsza polska usługa, najlepszy polski produkt eksportowy, produkt innowacyjny, polska marka oraz nagroda główna Lubię Polskie 2017. Relacje z wydarzenia na antenie Polskiego Radia 24. Jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Wyłącznym partnerem nagrody Lubię Bo Polskie produkt innowacyjny jest Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Zadostwo nie Alior Bank. Się nie umywa do euro, bo oni w ogóle nie dają ludziom pożyczek. 3 miliony złotych. Teraz Eurojackpot możesz wygrać 43 miliony złotych. Losowanie w piątek. Graj w Polsce. Po reklamie. Cześć.